Witam serdecznie, nagrywałem. Kolega dzwonił, rozłączyło mnie, muszę jeszcze raz nagrać. Słuchajcie, weszły już gołębie do środka, ganią mi tu jastrząb, mi tutaj nagrałem akurat, no ale wszystko, nie będę tego wstawiał. Jastrząb mi tu ganiał solidnie, nie wiem czy coś zabrał, czy nie zabrał. Generalnie w choinkach tam siedziały gołębie, teraz pozlatywały, a ja im tu ładnie posprzątałem. Jeszcze otworzyłem im, słuchajcie, duka, żeby się te samiczki świeże brały z tymi moimi samczykami. Tu widzę, pary się już pakują, ale dobrze, niech tutaj sobie wchodzą. No tu samiczka idzie w parę, widzę, też sobie tam usiadła i kiwa, dobrze. Słuchajcie, także na dole nie otwierałem tych dwóch cel na dole, dwóch rzędów. O, tam samiczka idzie w parę ładnie. Dobrze, niech się biorą w parę. Słuchajcie, no, na razie tylko je tak, niech się biorą, bo mówię, za dwa tygodnie zapowiadają ocieplenia. To tu i tak będzie młyn niesamowity, a tak chociaż pozaznaczam sobie, ile mam par dokładnie, ile i będę wiedział dokładnie, co tu jest. No bo na dzień dzisiejszy to naprawdę nie wiem, jakiś powyprzedałem trochę i to się okazał samiec tamten, widzę, z zielonymi skowkami. On ma taki zaciąg od dołu, nad nim tak myślałem, że to będzie samiec, także tu mnie nic nie zaskoczyło. Słuchajcie, jeszcze pamiętam, pytaliście się, czy mi się sprawdzają takie deski i w jakim celu dokładnie to są. Słuchajcie, to są takie, ja je tak stawiam, to jest takie ograniczenie tam, gdzie tutaj spada ten kał po bokach i one to jest, tam nie wchodzą, tam nie jest zdeptane ani nic. Kiedyś wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Środek bardziej jest czysty i one po tym nie chodzą. To jest taka ich granica, gdzie sobie, przynajmniej u mnie tak są nauczone w sezonie, w lęgowym sezonie tak z tego nie stosuję. Teraz tak, jesienią, zimą, tak. O, tu patrzę, że też z zielonymi skówkami samiczka sobie weszła i do samczyka jakiegoś mojego, fajnie. Także mi się to sprawdzają, te deseczki tutaj, no, tu na cegłówkach zwykłe deski tak stawiam, słuchajcie. Dzisiaj też posprzątane elegancko, bo mówię, sobota. No tam następna, pobiorą się w pary, będzie dobrze. Ile tu jest? O, to jest bardzo fajny samczyk, ma tą radową, pomarańczową skówkę. O, tu poleciał. Bardzo fajny samiec i on mi super chowa gołąbki, nie? Także ja mu to podkładałem i on mi fajnie chował gołąbki. Patrzę, jaki to jest bajzer, też by przydało się, naprawdę by przydało się tu też wybiałkować trochę. Bo jednak tutaj też, ale dobra, tutaj muszę je do końca odrobaczyć, zeszczepić, ale na razie otworzyłem, ich się biorą w parę, dwa tygodnie ma być ciepło, no zobaczymy. Także tutaj tak to wygląda u gołąbków. Jastrząb mi gonił jednego, bo pewnie, że złapał, ale no nie wiem, musiałbym je przeliczyć dokładnie teraz. Powinno być chyba, zdaje się, 55 chyba, albo 56, 55 powinno być wszystkich, nie wiem ile jest. Sobie na spokojnie wieczorem wejdę i sobie policzę i będę wiedział, napiszę wam, czy jastrząb mi złapał, czy nie, bo no tak ganiał. Tu sprzątałem i tu one były na dworzu. Dobra, idziemy sobie, pokażę wam coś u Budapesztów, tam też troszkę ogarnęłem. Też tam sprawdzam cały czas, czy jakiś samczyk grucha, czy nie. Tutaj niby samiczki, bo tu na pewno są jeszcze samczyki, na pewno są. Wyskakujcie. Nie widać, kurde, bo rozmywa mi się tak troszkę. Tamto, słuchajcie, tamten samiec, ja nie chcę, bo tam mówicie, zostaw sobie tego drugiego też. Nie, ja nie chcę, nie. On fajnie, on grucha, ale ja go nie chcę tam. Jednego sobie, tego mniejszego ze znaczkiem zostawię, a tamtego chcę wymienić. Także fajny, wesoły samiec też, super zdrowiutki,
Ale ja nie chcę, no nie chcę, tak sobie wziąłem tylko tego jednego, no jedną parę sobie tu będę miał i jedną parę siwych na wianku, nie? To też sobie tamtą samiczkę moją wezmę sobie, zaparzę. Czekajcie, otworzę, może tutaj będzie lepiej nagrywało. Tamtą moją samiczkę na wianku sobie tylko gdzie ona? Tu mam niektóre ładne samczyki, to naprawdę są w klasa, bo mam niektóre. Ale gdzie jest, szukam tego samczyka siwego. A, to jest ten zwykły. A tego nie chcę. A ten to cały czas grucha. Samica. Kurde. Mam takich fajnych samczyków, trochę pozarastanych, no ale mówię, ja dopiero to trzeba się dochować i są jakie są, a myślę, że z każdym rokiem będą coraz lepsze, bo ja słuchajcie, i tak zaczynałem od bardzo ciemnych, faktycznie widynów prawie, na tą chwilę, co teraz mam tutaj, to słuchajcie, nie jest źle, bo myślę, że te samiczki są już fajne. Poprzebieram, bo tu jest trochę ma przestrzałów jest u tych samiczek. Poprzebieram je i zobaczymy. No, jedną samczyka muszę do siwego nawianku, jakiegoś fajnego sobie, ale to sobie znajdę, samczyków to sobie znajdę, nie ma problemu. No, samczyków sobie znajdę do tej samiczki jednej. No, muszę to przebrać. Mam kilka takich słabszych samiczek. Zostawię z dwie rezerwowe, a resztę sprzedam. Zobaczymy. Dobra, tamte czaposze, tam co chcę, to tak jak mówiłem, wszystkie razem. Tam chcecie dwie pary samiczki? Nie, tam słuchajcie, naprawdę, ktoś chce to wszystkie razem, nie? No zobaczę, bo być może się rozmyślę i coś innego, bo myślę, tam kolega coś tam mi chce się zamienić, ale zobaczymy. Na razie są do sprzedania. Tamte czaposze wszystkie razem. Dobra, pozdrawiam wszystkich. 8 minut starczy. Coś nagram później. Może jutro zobaczymy. Trzymajcie się.